Hej, witajcie, ja jestem Biała Łasica, a to są nasze kopyteczka. I co by tutaj zrobić, zważywszy, że mamy dzień następny i jakiś festiwal smaków? Ale są świeże... O, zbieraj świeże płody rolne. Z tego co pamiętam, to właśnie to na jarmarku one tam sobie rosną. Więc w sumie moglibyśmy się tam wybrać z... z naszą Elżbietą. Miałam już powiedzieć z Izabelą, ale przecież Izabela leży tu i ona wcale się nie przyjmuje. Ale z racji tego, że ja chcę ogarnąć Sylwester. I chcę ogarnąć ślub. Nie pamiętam, czy on będzie tu. Nie coś święto psikusa, to po prostu wyrzucę i zrobię tutaj ślub. Albo tu bym zrobiła ślub. Już widzę, że jakieś święto tutaj się szykuje. Śmieszne. Albo tu chodzi o pogodę. Nieważne. No ale tak, dziś będzie ten festiwal smaków, ale to ten festiwal smaków się zaczyna od 17:00. Więc wychodzę z założenia, że ja na razie z nimi dogram sobie sama. Jaromir idzie do roboty, więc tak naprawdę przygotuję go do pracy. Iska, no jak wiadomo, nie wiem, czy nie zaproszę tutaj Aleksandra, naleśnika, żeby ona się zaczęła z nim tam przyjaźnić. Natomiast jeszcze dodatkowo, moi mili, będziemy mieli Elżbietę, która będzie się uczyła pieczenia, więc tak naprawdę plan na nich jest na ten konkretny dzień. Herman będzie się uczył komunikacji, bo to jest rzecz, którą on musi ogarnąć, dopóki nie stanie się dużym dzieckiem, więc ja nie wiem, czy nie będę mu cisnęła komunikacji za pomocą tego tablecika całego, który tam jest. No i będziemy się widzieć o 17:00, jak z Elżbietą będziemy iść na jarmark. Muszę zebrać coś fajnego, czego nie mamy. Okej, moi mili, jesteśmy na całym tym festiwalu smaków. Teraz zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. No dobra, podejdź tu proszę. Dobra, widzę, że są jakieś konkurs kary. Dobra, możesz iść i wziąć sobie udział w tym. A potem weź zbierz cały plon, co? Bo niezależnie od tego, czy masz te rzeczy, czy nie... Aha, wygląda na to, że Elżbieta nie przywykła do jedzenia pikantnych potraw, takich jak porcja kary z wyzwania kary na festiwalu smaków. Musi pamiętać, że trening czyni mistrza, wkrótce będzie pochłaniać najostrzejsze dania, jak przystało na prawdziwą fankę ognistych smaków. O, Jelza, ale ja tutaj już jestem. Aha, pali ją. Poparzony język. No dobra, nie dała rady. No trudno. Ale za to pozbieraj te wszystkie fajne rzeczy, co tutaj są. O, udało się? Świetnie. Fantastycznie. Szkoda, że tam grzybów nie mogę zebrać, ale to chyba wszystko jest, co tutaj możemy w tym momencie zgarnąć. Tam jest coś do malowania, tu jest to wyzwanie kary. I prawdopodobnie z tych wszystkich roślinek zebraliśmy... A ja tu są grzyby. Jakim cudem? Jednocześnie w marchwie rosną grzyby. D-
Tango, Kary. No nieważne, z kim? Z kim tu rozmawiasz? Dlaczego wytknij i wyśmiej? Nie. Dobra, zobaczmy, czy ktoś jest z rodziny. Klara widzę się, że... dalej nie... nie zlosowała do ducha. Trudno. Czy ktoś z twojego rodzeństwa tutaj jest? O, w sumie moglibyśmy zaprosić Mariana, jak już tutaj jesteśmy. To zaproś proszę Mariana. I nie wiem, może ten... Nie, ani nie z tym, ani nie z tym. Przybył? Marian? Chyba zrezygnował. Chyba nie przyjedzie. Trudno. Oglądaj występ. Widzieliśmy tutaj chyba w sumie wszystko, co chciałam. Czyli pozbierałam te rzeczy i przy okazji jeszcze wziąłem udział w tym wyzwaniu Kary. Ale tak to wszystko tutaj jest. No chyba, że te grzybki zamierzają wyrosnąć, ale chyba nie zamierzają. Dobrze. Zobaczmy, co to my zgarnę... Teraz mam pytanie, bo tutaj były gdzieś... pomidory? Czy w ogóle źle spojrzałam? Jakiś krzew, pietruszka... szawia jest nowa. I jagoda jest nowa. Marchew w ogóle nie wyrasta. W ogóle mamy. Bo ten festiwal to w ogóle jest poza sezonem. Ale mamy jagodę krowokwiatu. O, jacie. To jest... bardzo ciekawe. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się tego. No dobra, to wracamy do domu, skoro i tak nic ciekawego się tutaj już nie wydarzy. A rodzeństwo ewidentnie nie chce do niej dołączyć. O, kolejna osoba chce kupić... Dobra, ale teraz zobaczmy jedną rzecz. Dokron. Marchew. Grzyby. Groszek. Pomidor. A pomidora mam. Co, i tutaj są kwiatki, tak? Stokrotki. Róże i chryzantemy. Czyli ja nie mam szałwi. Dobrze mi się wydawało. No to dobra, no to kupmy. Tylko może tak, żeby jednak równo było. Teraz pytanie, czy damy radę? No, i weź zasiej. A, jest za zimno na sadzenie. Ajwaj. No dobra, poczekamy do wiosny i zasiejemy wtedy. Nie możemy już cytrynkę sprzedać. Cebulkę możemy sprzedać. Teraz ja mam jedno podstawowe pytanie. Ile tej cebuli jest tu? Jest trochę. Właściwie to wszystkiego jest. Banany są tylko dwa. Ale teraz pytanie, bo ja tutaj nie widzę bananów, żeby one... Cytrynowe i... Cytrynowe, nie? Ej. Nie mamy bananów osadzonych, a ja je tak beztrosko przeżeram. Jabłek też nie mamy. No bo winogrono to mamy, widzę, że jest ich dużo. Dobra, to sprzedaj. Ostrokrzewa sprzedaj. Cebulkę też sprzedaj. A jak tylko zrobi się wiosna, to posadzimy szałwie, dwa bananki i jabłuszka.
żeby już rosły. Młody, co tam się dzieje? A ty dalej przeżywasz? A możesz iść spać. W sumie tatuś jest obok. Dobranoc z tatusiem. Ty se zjedz. I proszę, czy ty weźmiesz coś dla siebie? Tak, chyba wzięłaś coś dla siebie. Natomiast czuję się w pełni niepewna tego, co zrobiłaś. Ja się wcale nie dziwię. Więc idź spać. A ty właśnie posadź młodego i potem wypolerujesz te wszystkie rzeczy. Czas najwyższy, żebyś zrobił to, czego pragnąłeś. Jak się patrzę, to jemu tutaj już niewiele do napisania tej gry. A jutro nie idzie do pracy, to się będzie mógł wyspać. Więc może nockę opuścić jedną. My mu to potowarzyszymy. I właśnie, wpisz nazwę tej nowej gry wideo. I o cóż to sobie pomyślałam? Pomyślałam sobie, że... Cóż by można tutaj było wziąć, żeby było ciekawe? Takie trochę w stylu Simsów. No i tak oto powstała koncepcja. Żeby pójść w jakąś taką właśnie styl gier, które tworzą teraz ludzie samodzielnie, bez tych wielkich korporacji stojących za nich. Za nimi. Boże, polska język, trudna język. Tak oto. Powstało coś, co ja postanowiłam nazwać Mine. Co ja tutaj napisałam? Walej. Coś jak takie połączenie Stardew Valley z Minecraftem. O! Takie coś sobie wymyśliłam. I oto jest nowiutka gra. Jarek ma już pierwszą grę na swoim koncie, a to znaczy, że może zacząć brać się za kolejną. Okej, widzę, że panie wstały o 4 nad ranem. Znaczy, nasza Elżbieta jest po prostu w pełni obudzona. Gdzie to pieczenie? Nic się ucz pieczenia. A chcesz mówić do roślin, niech tak będzie. Natomiast jej się po prostu zachciało. Więc jak tylko ogarnie siebie... Chociaż nie, ona też się wyspała. Ale... po niej bym się raczej spodziewała czegoś w stylu... dołącz. I weź usiądź tu, co? Błagam cię. O matko! To weź tam usiądź i dopiero wtedy się ucz, a nie lecisz do własnego syna i siedzisz u niego i mu świecisz światełkami. Przeszkadza mu to spać jeszcze bardziej niż ten telewizorek. No. I teraz się ucz. Piec. Ty zostaw ten komputer, tylko idź tam weź, posprzedawaj te rzeczy na plopsy i dalej spać. Ty nie musisz wstawać, kobieto. Okej, mamy już ten okres czasu, kiedy jest Sylwester. Więc zobaczmy, kto co lubi. Ona lubi imprezowy nastrój. Jarek lubi dekoracje i postanowienia. To samo jego siostra. No a młody jest jeszcze za młody. On pójdzie spać. O, wszyscy już powstawali. To fantastycznie. Więc
pozajmujemy się nimi trochę i co? I widzimy się na Sylwestrze. Wow, powiem wam, że właśnie przed chwilą przyszło zestawienie Tentiem i... Ciekawe, bo Jarek dostaje 128 za tę grę. Więc fajnie, fajnie. Dobra, bo tutaj jakaś poczta też przyszła. To weź tamtego. Co to za poczta? Okej, okay, i co to było? To jakieś te... zabawki! O, kolejny obraz na sprzedaży. Kurczę, to Plopsy to tak... ona ciśnie! O, udało jej się zdobyć. I dobra, i co tam mamy? Rękowe kwadraciki zbożowe, chleb, zapiekankę rybną. Może także... Aha, fabryki babeczek. Ale ona... nie będziemy mieli fabryki babeczek. Może fajne byłoby to mini tarty, pączki... O, ja cię, o, jak ja lubię mini tarty i pączki. Z serkiem takie. Dobra, co możesz tutaj zrobić? No, ciasteczka owsiane. Piankowe kwadraciki zbożowe. O, zrób piankowe. No. Jak się tylko skończysz tam uczyć, to zrób to. No to może być akurat bardzo ciekawe. O, no i co, na imprezę to chyba zaprosimy... Zaprosimy Stasia. Dobra, rzucaj to sobie tu. O, wystaw na Plopsy. Wystawione. Wystaw na Plopsy i od razu weź sprzedaj. Świetnie. Ale kurczę, jest dopiero 12. To bez sensu teraz kogokolwiek zapraszać. Ta impreza to tak gdzieś później musi być. Tak, lubisz pieczenie. Jak najbardziej uwielbiasz pieczenie. No, rozmawiają sobie. Fantastycznie. Ja wciąż zastanawiam się, kim powinien być Herman. Cały czas się zastanawiam, czy policjant, czy wojskowy. No bo w sumie wojskowy to doszedł razem ze Strangerville, więc mogłoby to być bardzo ciekawe. Że właśnie nie wiem, z której strony ja chcę ugryźć ten temat, nie? No bo w sumie... wszystko zaczęło się od Anki, która była w wywiadzie. To by nawet było takie logiczne, że rozwiązujemy tą sprawę od strony wojskowych. Że właściwie tak bardzo się tam pogmatwało, że nawet sami wojskowi muszą tam wkroczyć. No i druga sprawa, policjanci będą o tyle słabi, że no, będę musiała z nim chodzić jednak do tej roboty i coś tam robić i to może poświęcać nam trochę czasu, który byśmy mogli przeznaczyć tylko i wyłącznie na to, chociaż do wojskowych też on musi chodzić do pracy. Na pewno musi już pracować w jakimś zawodzie. To jeszcze dodatkowo wymyśliłam, że musi mieć 5. poziom, żeby go tam wysłali. Tak, moi drodzy. Policjant to ma akurat prostą ścieżkę, więc to nie robi nam żadnej różnicy, po prostu będąc tym starszym detektywem. No po prostu mógłby już być na tyle... mógłby już być na tyle doświadczony, że mogliby mu to dać. Natomiast co do wojskowego, to w sumie chorąży to już jest taki, że albo idziemy na porucznika, albo na zacieracza śladów. I właśnie w tą stronę bym chciała iść z nim. Właśnie, żeby on szedł w tą stronę Sima w Czerni, który jest 10. poziomem. Um.
Więc nie wiem, czy młody jednak wojskowym nie będzie. Ale to wszystko się wyklaruje później. Na razie zajmijmy się pokoleniem jego starych. Że to tak głupio określę. Spoko, Stasiek! Ja cię miałam później zaprosić, ale chcesz, sam wpadaj. Ona w końcu pogadała? Pogadała, dobra. To teraz mów do siebie. Nie, flirtuj do siebie. Nie, mów do siebie. Mów do siebie. Proszę bardzo, uszczęśliwię cię trochę, moja droga. To zrobiłaś, więc może teraz jeszcze przyrządź wystawny posiłek. Kurczę, znowu ten indeks tofu. Weź gotuj i pokaż, co ty w ogóle umiesz robić. Spaghetti? Oj, nawet jest tanie, bo mamy cebulę i grzyba. Dobra, to weź zrób takie sylwestrowe spaghetti. Mhm. A ty jak skończysz, to weź to napraw. A ty, moja droga, do ciebie idzie Stasiek, ale jest tutaj Marta Szpilka. Gdzie jest Stasiek? A idzie, dobra. Okej. Stasiu idzie. Fantastycznie. To weź go przyjazne czułość. Obejmij czule. W sumie powiem wam, że plan na tą parę miałam zupełnie inny. Zupełnie inny. Ale w sumie pomyślałam, że potem stworzyłam ten mini konflikt, który powstał między nią a Heniem. I doszłam do tego, że może to i nawet to by ją pociągało w Stasiu, to, że właśnie mimo tego, że ma cechę infantylne, to jest jednak bardziej dojrzały niż Heniek, bo Heniek ją zwodził, aż w końcu wziął sobie Alicję za żonę. No i to mogło trochę ją zdenerwować odnośnie Henia. No i... No, a Stasiek jej nie zwodzi. Stasiek chce. Stasiek bardzo chce. Może to bardzo dziwne, ponieważ on jest dorosła, ona młoda dorosła, ale... No cóż, miłość nie wybiera, nie? A co do tej Alicji, która staje się wrogami, spokojnie, my się tym zajmiemy. A, bo wy tam a propos tej imprezki, tak? Całej? Dobra. A teraz ja mam jedno podstawowe pytanie. Jak się robi... na Sima i zrób postanowienia. Dobrze, zrób postanowienia. Nie ćwicz. Co ja klikam? Czyli może rozwinąć umiejętność. Dobra, niech rozwinie umiejętność. Ty jak tylko... O, weź odzyskaj te części. Nie wiem, coś tam jej znajdziemy, żeby sobie rozwiązywała. Dobra, ty idź i pomóż Hermanowi skorzystać z toalety. Sobie ty też mogłabyś sobie... zrobić postanowienie później. Słuchaj, zastanawiam się cały czas, o co chodzi z tą poprawą sprawności fizycznej, ale dobra, możemy to zrobić. Bo ona czuje, że trochę życie domowe ją przetrało. A ty, mój drogi, zrobisz sobie postanowienie, jak ogarniesz syna.
A, bo to w C. Należy ćwiczyć i w ciągu 7 dni poprawić sprawność fizyczną. Od jutra zaczniemy. Nie, nie, w sumie nie od jutra. Bo jutro jest wielka impra. Idziesz do tego syna? Co robisz? Idziesz, świetnie. No znowu się zepsuło. No masakra. Nie, no już kolejny raz. Tego poprawiać nie będę. Jest tak... W sumie, po co ja to trzymam dalej? Wy mnie to powiedzcie. Po co ja to trzymam dalej? Przecież mogę to spokojnie usunąć i kupić im coś lepszego. Tylko pytanie, czy cokolwiek się tutaj zmieści. O, jest! No i świetnie. Proszę bardzo. No i teraz włączmy i niech to będą karnawałowe rytmy. A co? Karnawał jest. I może teraz... nie mogę tańczyć z... Weź... działania tutaj do grupy i tańcz razem. Proszę bardzo, potańczcie sobie razem. A why not? Awansuj. Zróbmy sobie takie postanowienie, że awansuję w robocie. Był chyba odpowiedzialny, więc to powinno mu pomagać. No, oni sobie tańczą świetnie. Ty ogarniasz syna świetnie. To potem weźmiesz... zawołasz wszystkich. A wiem, syna jeszcze weź na ręce. Zostaw to wszystko, co? Weź go podnieś. A potem podejdź tu. Dobra, moja droga. I ty weź tutaj, weź porcję razem, o. Weźcie sobie obydwoje, co? Ty w sumie sobie też możesz wziąć porcję. Młody jest głodny. No i tak troszeczkę. Odłożysz? Brawo, odkładasz. Odkładasz? No odłóż. Odłóż. Połóż. Dziękuję. Też sobie weź. I ty, no masz... masz dzisiaj dzień, w którym możesz sobie wziąć pianeczki. Ty, dlaczego... Aha, dobra. Już się przestraszyłam. Ona chce iść pozbywać. A to no nie tak miało być. Okej, imprezowy nastrój. I co ty tam masz robić? O, opowiadaj... Opowiadaj dowcipy. Dobra, weź tak wszystkim, poopowiadaj jakieś dowcipy, co? O, świetnie, przywitali się. A, bo tego w ogóle nie znasz, kobieto. No to weź tam opowiedz mu hermetyczny dowcip. Żartuj o dawnych czasach. Których ty nie znasz. Co robisz? Dlaczego ty to... Ojej, kobieto, zostaw to, nie sprzątaj. Przecież ty się do tego nie nadajesz. Tańcz, kobieto, tańcz. W sumie to nie tańcz sama. Chodź swojego... bratanka tańczyć. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Masz się wdać w ten nastrój dobry. Słuchaj, ty też możesz potańczyć. A, ty... Dobrze, wypijasz. Drinaczka. Fantastycznie. No to ty też masz już udane. Ty masz udane. Matko kochana, i ty biedna nie masz, bo jeszcze się nie wdałaś w nastrój. Wypij. A to weź co, weź jej mężu. Zrób. Przyrządź drinka. Przyrządź drinka dla Elżbiety.
No, idź zrób drineczka dla swojej żony. Synem przyszedł. Elza, a weź ją. No, przyjazne. Tańcz z nim koło imieniu Elza. Why not? No i świetnie, fantastycznie. Przybyła siostra. Gadaj z siostrą o rodzinie. No i świetnie, Sylwester. Ona dalej nie ma tego nastroju. Boże, dlaczego? Zrobiłeś jej tego drina? Nawet jeśli zrobił, to ja nic tutaj nie mam. Jeju. Dobra, weź sobie sama przyrzuć tego drinka, co? O, w końcu się udało. Jesteś panią domu, musisz wytrzymać do końca imprezy. Dobra, pogadaj o marzeniach z siostrą swojej żony. No i dobra, wystarczy dla młodego tej przyjemności. Weź go tam. Połóż Sima, Herman, spać. Świetnie. Sobie dalej gadasz? Nie, to oglądasz telewizję. Okej. Puka wędka. Możesz poznać. Już ty znasz ją. Idziesz spać, bo jesteś zmęczona. Najważniejsze jest to, że oni wszyscy mają rozpykane te święta. To już jest któryś raz, jak ja je pykam. Chcę je rozpykać i je rozpykuję. Dobra, jak tylko położysz go spać, to sama idź spać. Jutro czeka cię ciężki dzień. Te rzeczy pochowam. Ty możesz już ją chyba wysłać do domu, no. Niech idzie tam do rodzeństwa. Ja wiem, Sylwester to powinien do samego końca. Do końca balować. No, oni są już starzy. O! Idzie do swojej matki. Dobrze. Idź obejmij swoją matkę. Ebony. Powiedz, jak bardzo za nią tęsknisz. Jak bardzo ci jej brakuje. Ożywiona osobista rozmowa. Piękna scena. Tylko drzewo znika w tle. Jest bardzo piękna scena. O, może tak nie będzie znikać. Tak nie znika. Piękny. Akurat jest Sylwester. Dzień, w którym Jarek autentycznie mógłby myśleć o swojej matce i ona wstała z grobu. Aha, skończyło się. Typu zerkaj tam za światów na Hermanka, żeby mu się nic nie stało. Tak, będę zerkać. Co z tego, że mam do niego pewne pomysły? Dziel się miłością. Idź do babci. Poznaj babcię. Idź do babci. Tak. Przecież to jest przegenialne. Ja o tym pomyślałam dopiero teraz. Tak. Powiedz, że masz pieluszkę. Tak, pokazałeś mu robocika. Jej robocika. Tak,
zdobywaj te kontakty z babcią w końcu. To ona cię jej historia cię zainspiruje do tego, co zamierzasz zrobić. Nie. Pomoc. Kąpiel, proszę. Poza tym to trochę ścieśnia kontakty. Świetnie. I teraz pomoc. Nie, kurczę. A mogę zrobić... Herman nie może tego zrobić. Nie mogę poprosić. Trudno. Przyjazne. Czułość. Odejmij czule. Zostaw ciotkę. Tylko zajmij się tutaj babcią. Babcia, nie uciekaj. Jest piękne, akurat w nocy, kiedy chciałam się z wami pożegnać i zająć się następnego dnia. Mogę zrobić takie piękne rzeczy z babcią. To jest przewspaniałe. No i miło, że się podzieliliście miłością. Idź spać. A babcia już może nawiedzać nam dom. Ale dnia psikusa nie chcemy. Sorry. Ponieważ dziś jest... Och, i ty się jeszcze budzisz w tym nastroju, w którym ja chcę, żebyś ty się budziła. Kobietko. Kobietko, dla mnie to mi graj. No, możesz posprzątać. Dobra, żeby szybciej to ogarnąć. To my ten ślub też zaplanujemy. A propos. Miałam łuk weselny postawić. To jest chyba w zabawie w ogrodzie. Tak mi się wydaje, tak, są te łuki weselne. Nie, no przecież oni będą mieli... Wid jest piękny. Różowy? Niechaj będzie różowy. A co? Taki piękny. Uuu, no proszę. Naleśnik znalazł sobie robotę dzięki Isce. O, fajnie, bardzo fajnie. Dobra, o 12 zajmiemy się tym, czym chcę, żeby się zajęła Iska. Teraz puszczę ich po prostu wolno. No to sypialnia naszego małżeństwa przyszłego jest już gotowa. Oczywiście pozostawiłam te niektóre obrazy, które tutaj pozostały razem z tymi dziecięcymi w ogóle. Za to pozostawiłam, żeby to sobie tak właśnie było. No i mam wrażenie, że jest spoczko, tak minimalistycznie na razie, ale to się będzie z czasem zmieniać. Tak, moi mili. Będzie się z czasem zmieniać. Dobra, moja droga, bo nie mamy czasu, więc zajmij się w tym momencie jedną ważną rzeczą, którą musisz zrobić dzisiaj tuż przed ślubem. Mówi się, że latarnia morska jest dla kopytków bardzo ważna. Oj, jest. Teraz żywię nadzieję, że nic się obydwu paniom nie stanie. Naprawdę, na wszelki wypadek w tym momencie zapiszę. Ponieważ plan jest taki, że obydwie mają się po prostu pokłócić i wreszcie ma się spełnić marzenie naszej Iski. O byciu wrogami ze sobą. O, i możecie potem zawalczyć.
Tak, tak, kłóćcie się, kłóćcie. Tak, przyspieszę to, no bo to bla, 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 bla. W ogóle fantastyczne, ona się z nią kłóci i zrobiła się mega flirciarska. Bo jej chyba jeszcze jakieś rzeczy zostały. Teraz pytanie, czy jak one się pobiją, to one się staną tak na maksa... na maksa wroginiami. Tak jak ja to planowałam. No, no, panie. Panie, przechodzimy do sedna sprawy. I rzucaj się na nią, Iska. I brawo, Iza! A skoro wygrałaś, to rościsz sobie teraz prawa do jednej zasadniczej rzeczy. I nie, nie zabierasz Alicji Wojewody, tylko zabierasz Henryka. Grała z nią walkę, zrości sobie pewne prawa do Henryka. Więc w tym momencie intymność, słowy pocałunek, moja droga. Brawo. Chcesz flirtować? Proszę bardzo. Mam nadzieję, że tu się nie pojawi Stasiu, bo to byłaby ból i żałość. I co? Spełniło się? A ona ma się stać flirciarska, a nie flirto... bez sensu. Dobra. Tak, ja przy tym krzaczku jestem. Jestem z jednego prostego powodu. Iska, tuż przed ślubem, poleci na grubo. Mały problem, ponieważ on tak naprawdę nie był nią zainteresowany, więc teraz mu powiedz, że o, wiesz, pobiłam twoją żonę. I to tak naprawdę zrobiłam to specjalnie. I teraz właśnie ją zdradziłeś. I teraz jestem górą. Nad tobą. Czy coś takiego? Wiecie, to jest Iska. Ona mogłaby. O! Świetnie, krytykuj techniki Barabara. To jest dokładnie to, co ona by mu mogła powiedzieć. No i fantastycznie. Ściepało im. O to mi tak naprawdę chodziło. No i teraz możemy szykować się do ślubu. Ja wam specjalnie nie będę wycinać tego, co ja tam wybrałam. Aj, nie to kliknęłam. Z jednej prostej przyczyny. Ponieważ tak naprawdę, jeśli Iska zajdzie w ciążę, to nie będzie wiedziała z kim. Oczywiście mogłabym zobaczyć, czy na pewno ona jest w ciąży, ale nie będę tego jeszcze sprawdzać. Ale jej się ogólnie podobało. To jest po prostu zwodnicza kobieta, miała sporą satysfakcję, a i tak go skrytykowała. No ale wiecie, zrobiła to dlatego, że no, poczuła się oszukana, nie? No i świetnie. I teraz tak. Przyjazne. I teraz... Nie było to coś z zaproszeniem do... O właśnie, poproś o dołączenie do rodziny. Hmm.
I ja już tutaj wprowadziłam jego siostrę, żeby ten dom po prostu tak pusty nie stał. No i przypadkiem, żeby nie zeszło nam wszystko z tego domu do nas, to właśnie wprowadziłam tam nastoletnią siostrę, ale to nie robi wielkiej różnicy. No i świetnie, i Stasia mamy ze sobą. Więc teraz planuj wydarzenie ślubne. Yes, yes. No bo to już pora. Idealna pora. No pora. No, idź tam, planuj wydarzenie ślubne. Dokładnie, wydarzenie prestiżowe może być. Wymagani goście, bierzemy wszystkich. A dlaczego ja tutaj nie mogę... Aleksandra? Aleksander jest. Aleksandra nic po nim. Nie no, by wychodziło, że wszyscy. Dobrze. Żywieniowiec nie... Prezydencja kopytko, wszyscy, świetnie. Tort i łuk weselny. A ja, proszę Państwa, mam tort weselny. Proszę bardzo. Teraz tak. Ty jesteś bliżej, więc biegnij proszę i... A, musi być umieszczone na środku, świetnie. I teraz postaw weselny toper. No biegaj, biegaj, zanim dziecko zeżre. Fantastycznie. No to teraz tak. Na razie wyście się wszyscy zgromadźcie tu. Co? Muszę ich tak pozbierać do kupy. Fantastycznie. Są grupą, więc podejdźcie tutaj wszyscy razem. Co? Fantastycznie. I pogadajcie. A co? Przyjazne, pogawędka. Sprawdźcie, jak się ma Izabela. A ona ma się świetnie. Dobra, to jest Małgorzata. Ona też jest, więc dodaj do grupy. Jest Kasandra Nicpoń, więc ją też dodamy do grupy. I ciebie też dodamy do grupy. I fantastycznie. I rozmawiajmy tutaj. Czekajcie. Bo podejdźmy tutaj wszyscy naraz. O. I rozmawiajmy. Dobra, niech tutaj się trochę rozstyguje. Dobra, jedna godzina pogadana. No to bierz ślub z Iską. No, chodźcie. Halo, chodźcie. Ojeju. Się będą. Dobra, ty... No. Tobie to trzeba tego... Nocniczka dać tutaj. I... Nie wiem, pomóż mu... ucz Sima. Proszę bardzo, zajmij się nim. Idziecie brać ten ślub? Czy tak w sumie będziecie robić, co będziecie chcieli? Dobra, lecą robić, brać ślub. Świetnie. Co? Dlaczego? Kobieto... Nie, 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 nie myjesz się. Już była pora na mycie się. Nie spłuczesz z siebie tego, co wymyśliłaś. Ale ładną jej sukienkę wybrałam. Wygląda w tym różowym wdzięku pięknie. No oczywiście jej brat jak zawsze spóźniony idzie sobie o dopiero. No i to piękne było, no. Och.
co tu dużo mówić. Dobra. Pokrójcie tort weselny. Pokrój tort weselny, proszę bardzo. Zajmuję się nim dziś, ponieważ niejako... z jego inicjatywy ten ślub w ogóle się tutaj bierze. No dobra, tak, zgódź się, chociaż nie będę ci wybierać później męża. Biegniesz? Biegnie. A se wybrałam, żeby to było tak daleko. No, oj, pięknie. Amciaj. Dobra, wpadaj. Mamy ślub. No i pięknie. I teraz podejdźcie tutaj wszyscy razem i się bawcie. Nie wiem, róbcie co chcecie. Ty pogadaj z bratem. Młody się chyba i tak swajdał, bo coś podśmierduje. No to co? Ślub się udał. Zaraz będzie noc poślubna i sprawdzenko, co z tego wyjdzie. Weź się zajmij barem. O, to będzie genialne. Weź się zajmij barem. A ty weź... garnij swojego syna. Dobra, skoro nie chcesz w ten sposób, to zrób to w ten sposób. Ona naprawdę... To się robi śmieszne. Przemij go. Dobra, młody idzie spać. Dobra, będzie śmierdział. Zostaw go już. Nie wiem, chcę też potańcz. A że wszyscy świetnie się bawią, to teraz tak. Of course, że to zrobicie teraz. Gdzie on idzie? Zostaw tą zabawkę. No idźcie, idźcie. Musicie skonsumować swoje małżeństwo. To nie jest tak, Iska jest tak zmęczona, jak widzicie, że ona by do tego nie robiła, ale no powiedzmy sobie szczerze, no. No ona trochę nakombinowała niestety. Więc nie będziemy czekać. Nie będę was trzymać w niepewności. Zaraz się dowiemy. Co to w ogóle tutaj powstało? Chociaż ona już może wymiotować. Już tutaj się wydarzyło. Już się stało. Halo? Zero powiadomienia? I co, czyli nic z tego? Jest! Jest! Tylko po prostu... Sama gra trzymała w nas niepewności. A więc stało się. Tak, moi drodzy. Izabela jest w ciąży. I zrobiła to w taki sposób, że nie wiadomo z kim. Oj, nie wiadomo. Bo ja nią nie klikałam na toaletę. Więc ja też nie wiem, czy to już za pierwszym razem, czy za drugim razem. No ale wesele się stało, za niedługo tam zmienimy jej nazwisko. W sumie można byłoby od razu jej zmienić to nazwisko. Więc zróbmy to już od razu. Na ćwir. Żeby jej reszta dzieci potem się ćwirami zwała. Dobrze, ćwir. Izabela ćwir. Stanisław ćwir. No i pięknie. I tak naprawdę jak się urodzi, to będziemy wiedzieć. Więc moja droga... Czekajcie, bo coś tu mi się psuje. O, no i teraz jest. No i teraz idzie spać. Spać.
bawcie się dobrze. Także do zobaczenia w następnym. Cześć!